Małgorzata Rogatty, dzień dobry. Rozpoczynamy główne wydanie zbliżeń. Na początek tematy dnia. Pogrzeb ofiar podwójnego zabójstwa w Kamieniu Krajeńskim. Dlaczego pan to zrobił? Prokuratura czeka na opinię biegłych w sprawie stanu zdrowia podejrzanego o zbrodnię mężczyzny. Prokurator przedstawił mu dwa zarzuty. Lokale na wynajem. Ciężko ogólnie jest zebrać ten wkład własny. Wkrótce rozpocznie się nabór wniosków w programie Mieszkanie Plus. Sprawdzamy, czy najemca jest wiarygodny i rzetelny. Balonowa rywalizacja. Trzeba sobie tam umieć dawać radę w powietrzu. Najbardziej prestiżowe zawody balonowe na świecie wystartują z Torunia. Ta zbrodnia w ostatnich dniach wstrząsnęła Kamieniem Krajeńskim. 23-letni wnuczek zamordował swoich dziadków. Sam zgłosił się na policję i przyznał do zbrodni, ale nadal nie wiadomo, dlaczego to zrobił. Śledczy czekają na wyniki toksykologiczne młodego mężczyzny. Dziś odbył się pogrzeb starszego małżeństwa. Aleksandra Ciekot. Śledczy tucholskiej prokuratury cały czas czekają na szczegółowe wyniki sekcji zwłok starszego małżeństwa. Ta została przeprowadzona w weekend. Niezależnie od tego, wnuk pary, 23-letni Kamilka, usłyszał zarzut zabójstwa swoich dziadków, do czego się przyznał, ale nie chciał wyjaśniać, dlaczego to zrobił. Dlaczego pan to zrobił? Wiadomo, że 74-letnia kobieta i 88-letni mężczyzna zostali wielokrotnie ranieni kilkoma nożami. Kamilka sam zgłosił się na policję. Podejrzany 23-latek z Kamienia Krajeńskiego został doprowadzony do prokuratury. Prokurator przedstawił mu dwa zarzuty zbrodni zabójstwa oraz zarzut uśmiercenia psa. Jak przekazał śledczym, swoich dziadków zabił około godziny 7 rano, następnie się umył i poszedł na komendę. Był trzeźwy. Wyników toksykologicznych mężczyzny wciąż nie ma. Decyzją sądu następne 3 miesiące spędzi on w areszcie. Kamilka ma zostać także zbadany przez biegłych. To oni mogą zdecydować o ewentualnej obserwacji psychiatrycznej. Dziś odbył się pogrzeb zamordowanego małżeństwa. 74-latka i 88-latek zostali pochowani na cmentarzu w Kamieniu Krajeńskim. Wnukowi pary, 23-letniemu Kamilowi K., grozi dożywocie. Wracamy teraz do sprawy 26-letniego mężczyzny z Aleksandrowa Kujawskiego, który we wtorek usłyszał zarzuty rozpowszechniania treści pornograficznych osobie małoletniej oraz składania propozycji obcowania płciowego. Policja wnioskowała, by prokuratorzy wystąpili do sądu z wnioskiem o 3-miesięczny areszt dla podejrzanego. Prokuratura jednak po przeanalizowaniu akt od tego odstąpiła. Mężczyznę udało się zatrzymać dzięki akcji przeprowadzonej przez przedstawicieli organizacji, która zajmuje się w internecie tropieniem takich zachowań. Po przeanalizowaniu akt sprawy prokuratura odstąpiła od kierowania do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie. Ze względu na to, że nie doszukano się podstaw do zastosowania tego najsurowszego środka zapobiegawczego. Czyny, które zarzucono podejrzanemu, zagrożone są karą do 3 lat pozbawienia wolności. Podejrzany nie był dotychczas karany sądownie. Tak więc można przewidywać, że sąd, o ile uzna jego winę, będzie mógł wymierzyć karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. W sytuacji, gdy przewidywane jest, że taki może zapaść wyrok, wówczas przepisy kodeksu postępowania karnego nie pozwalają na stosowanie tymczasowego aresztowania. Jarosław B. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Złożył bardzo szczegółowe i bardzo obszerne wyjaśnienia. Stwierdził, że nigdy nie zamierzał spotykać się z osobami małoletnimi, z którymi myślał, że koresponduje. Chciał tylko korespondować za pośrednictwem Messengera. Świadczyć może również o tym fakt, że w jednym przypadku umówione było spotkanie z rzekomą małoletnią i on po prostu nie przyjechał na to spotkanie. Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę, że jest to tak zwane usiłowanie nieudolne dlatego, bo w istocie nie ma tutaj osoby pokrzywdzonej, małoletniej. Osiem budynków i 320 mieszkań zakończyła się budowa osiedla przy ulicy Okulnej w Toruniu. 4 kondygnacyjne bloki powstały w 9 miesięcy. W mieszkaniach trwają prace wykończeniowe. Inwestycja jest realizowana w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus.
często bywa jednym z głównych celów po wejściu w dorosłość. Kupno własnego M dla wielu proste jednak nie jest. Ciężko ogólnie jest zebrać ten wkład własny, tak? Ciężko w ogóle odłożyć, powiedzmy, tak? Mając na przykład rodzinę, no to wiadomo, wydatki są duże. Alternatywą w tej sytuacji dla niektórych może być program Mieszkanie Plus. To jest takie jakby Towarzystwo Budownictwa Społecznego, to też spotkałem się z takim określeniem. To jest coś w tym stylu, bo to jest właśnie wynajem, ewentualny wykup. I znam ludzi z kolei, którzy z tego budownictwa społecznego korzystają i sobie chwalą. Pierwsze takie mieszkania w ramach programu w regionie powstały w Toruniu przy ulicy Okulnej. 8 budynków i 320 mieszkań, jedno, dwu i trzypokojowych od 30 do 60 metrów. Nabór do programu ruszy już 6 września i będzie składał się z dwóch etapów. Za pierwszy odpowiada samorząd, który sprawdzi, czy złożone przez kandydatów wnioski spełniają kryteria. Aplikacje zostaną ocenione zgodnie z punktacją ustaloną uchwałą Rady Miasta. Na dodatkowe punkty będą mogły liczyć m.in. osoby nieposiadające tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, rodziny z dziećmi i rodziny dotknięte niepełnosprawnością. Za drugi etap odpowiada PFR Nieruchomości S.A. Spółka sprawdzi tak zwaną zdolność czynszową wnioskujących. Sprawdzamy, czy najemca jest wiarygodny i rzetelny, a więc sprawdzamy go w Krajowym Rejestrze Długów oraz BIG Info Monitorze. Nasz potencjalny najemca nie może zalegać z żadnymi płatnościami. Aktualnie prowadzone są prace wykończeniowe wewnątrz budynków oraz wokół osiedla. Mieszkania przygotowane są w tak zwanym standardzie podstawowym, co oznacza, że poza meblami i sprzętem AGD są one w pełni wykończone. Przyszli najemcy mogą liczyć na czynsz w wysokości 26 zł za metr kwadratowy plus zaliczki na opłaty eksploatacyjne, które wynoszą 5 zł 50 groszy za metr kwadratowy. W przyszłości wynajmujący będą mieli także szansę na wykup swoich mieszkań. Po 2 latach inwestor, którym jest Fundusz Mieszkań dla Rozwoju, określa wedle zainteresowania najemców, czy wyraża zgodę na dojście do własności, tak? I tutaj po 2 latach określa, kiedy rozliczymy całą inwestycję, zrobimy badanie i uzyskamy zgody korporacyjne z funduszu, można wtedy nieruchomość powiedzieć, że może być przeznaczona do dojścia do własności. Osoby, które będą w przyszłości chciały wykupić swoje mieszkania, będą musiały liczyć się z wyższym czynszem niż ten podstawowy. Nabór w ramach programu Mieszkanie Plus w Toruniu potrwa do końca września. Michał Górski, TVP 3 Bydgoszcz. Zapowiadana od kilku lat budowa zbiorników retencyjnych przy ulicy Wały Jagiellońskiej w Bydgoszczy daje się we znaki kierowcom i pozostawia wiele do życzenia. Od 1,5 miesiąca na placu budowy nic się nie dzieje. Ratusz zaniechanie prac tłumaczy przerwą technologiczną. Mimo to przez cały czas obowiązuje zwężenie jezdni do jednego pasa, przez co tworzą się korki, w których można utknąć nawet na co najmniej 30 minut. Bydgoskie drogi i kierowcy nie mają szczęścia. W marcu rozpoczęła się budowa zbiornika retencyjnego przy Wałach Jagiellońskich w Bydgoszczy, dokładnie na terenie zieleni odgradzającej pasy ruchu. Spowodowało to czasowe zwężenie ruchu na jezdni północnej do jednego pasa, co w tym newralgicznym tranzytowo-punkcie Bydgoszczy jest istotnym ograniczeniem. Ciężko się jeździ przez to zwężenie? Tak. Długo się stoi w korkach? Tak. No trochę ciężko się jeździ. Tak? A przejeżdża pan często tę trasę? Jeżdżę to nieraz, stoję gdzieś koło 20-30 minut. Jednak na przełomie czerwca i lipca prace stanęły i od tego czasu niewiele się w tym miejscu działo. Sprawą zainteresował się radny opozycji, który do prezydenta miasta skierował interpelację. Otrzymałem informację, że nie doczyły się z powodu wiązania betonu, co miało trwać prawie miesiąc czasu. Okej, ale przez ten czas ruch pojazdów dalej był ograniczony. Jezdnia była zwężona do jednego pasa ruchu. Urzędnicy zapewniali jednak, że prace zostaną wznowione 5 sierpnia. 18 sierpnia. Trochę dni już minęło, a od 5 sierpnia, z tego co widzimy, nic tam się nie ruszyło. Każdy z mieszkańców może spojrzeć, jak tam sytuacja ta wygląda. Zwężenie ruchu dalej mamy, żadne prace nie toczą się dalej. No zakrawa to okpina. Po zainteresowaniu się przez nas sprawą na miejscu budowy pojawili się robotnicy. Czy wznawiają panowie pracę tutaj? Kończymy. Oto czy prace rzeczywiście zostały wznowione i kiedy należy się spodziewać swobodnego ruchu na tym odcinku, zapytaliśmy miejskie wodociągi.
trwają przygotowania do wykonania próby szczelności tego obiektu. Ta próba szczelności jest istotna, no nie możemy dopuścić do sytuacji, kiedy z tego zbiornika retencyjnego uciekają nam wody deszczowe. Definitywne zakończenie tego obiektu jest przewidziane na 30 września 2021. Rozmawiałem z wykonawcą, obecnie podtrzymuję ten termin. Niestety, bydgoscy kierowcy będą się jeszcze musieli uzbroić w cierpliwość. W 212 miejscach w mieście będą się toczyć prace przy budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej. Jak się okazuje, projekt miejskich wodociągów to nie tylko olbrzymie pieniądze, ale także spore utrudnienia w ruchu, który i tak jest spowolniony m.in. przez zamknięcie mostu uniwersyteckiego. Wioleta Czarnomska, TVP3 Bydgoszcz. To jest główne wydanie zbliżeń. Jakie tematy jeszcze przed nami? Łatwo pomagać. Charytatywna akcja w bydgoskim szpitalu. Świetlne widowisko. W Toruniu trwa Bella Skyway Festival. Edukacja w województwie kujawsko-pomorskim jest na coraz niższym poziomie, twierdzą przedstawiciele Stowarzyszenia Polska 2050. Według działaczy ruchu Szymona Hołowni obecny system edukacji jest chory, a placówki w naszym regionie odstają od innych województw pod względem poziomu kształcenia i osiągnięć uczniów. Z tą opinią nie zgadza się kujawsko-pomorski kurator oświaty. No to po prostu jest chory system, w którym dzisiaj funkcjonujemy. Wycinanie takich lektur jak Stowarzyszenie Umarłych Poetów i zastępowanie ich, mówiąc w skrócie, świętymi lekturami, no to jest kuriozum. Po prostu w XXI wieku w Europie tak nie może funkcjonować edukacja. Nasz rząd zrzuca na jednostki samorządu terytorialnego coraz większy ciężar utrzymania oświaty na takim poziomie, jaki jest, nie mówiąc już o chęci rozwoju tej oświaty. Województwo kujawsko-pomorskie znajduje się w grupie trzech województw, w którym współczynnik osób o najniższym wykształceniu podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym jest najniższy w Polsce. Znajduje się na 14. miejscu w Polsce pod względem współczynnika osób z wyższym wykształceniem, na 15. miejscu pod względem zaangażowania społecznego. Mamy uczelnie dobre, bardzo dobre. Chcę przypomnieć, że niedługo zainauguruje Politechnika Bydgoska. Przedstawione dane w żaden sposób nie świadczą o tym, że w województwie kujawsko-pomorskim źle się uczy. Te dane świadczą tylko o tym, że brakuje wystarczająco dobrej oferty do zatrzymania tych dobrze wykształconych w naszym województwie osób, do zatrzymania ich na terenie naszego województwa. Starsi uczą młodszych, młodsi kiedyś zastąpią starszych. W całym kraju przy Ochotniczej Straży Pożarnej działa około 100 tysięcy młodych ludzi. Pod okiem opiekunów poznają tajniki służby pożarniczej, elementy pierwszej pomocy i są przygotowywani do wstąpienia w szeregi Państwowej Straży Pożarnej. Jesienią ma być gotowy program wsparcia młodzieżowych drużyn pożarniczych. Młodzieżowa drużyna pożarnicza Unisław! Mimo wakacji nie próżnują. Uczą się rozwijać węże strażackie, gasić pożary, ale także udzielać pierwszej pomocy. Młodzieżowa drużyna pożarnicza to dla wielu kontynuacja rodzinnych tradycji, ale także początek kariery w straży pożarnej. Moja historia zaczęła się z młodzieżową drużyną od najmłodszych lat, bo to zawsze od najmłodszych lat było jazda za strażą. Jest adrenalina. Kiedy się słyszy syrenę, to nie myśli się racjonalnie, tylko jedzie się. Tutaj rodzinę mam przede wszystkim kuzynów, wujków, ciocie i to mi się w sumie spodobało, tak przez nich pokazywali mi i tak dlatego jestem. Jest dużo frajdy i nauki, dużo się dowiadujemy, jest bardzo fajna atmosfera. Działanie w młodzieżowej drużynie pożarniczej nie zawsze musi wiązać się z tradycjami rodzinnymi. Młodzi ludzie, widząc zaangażowanie strażaków ochotników, sami chcą pomagać. Moja historia zaczęła się od tego, że paliło się składowisko opon w Racieniewie i wtedy przychodziłam do remizy z mamą i pomagałyśmy strażakom. Robiłyśmy jakieś paczki jedzeniowe i podgrzewałyśmy posiłki. Młodzi druhowie w Unisławiu ćwiczą w miejscowym parku. Są też zajęcia teoretyczne.
sprawdzianem umiejętności są zawody sportowo-pożarnicze. Gminne odbywają się co roku, rejonowe co 2 lata, a wojewódzkie co 4. Przeprowadzamy takie ćwiczenia raz w tygodniu, co drugi tydzień ćwiczenie bojowe w parku, a co tydzień przeprowadzamy ćwiczenia teoretyczne na remizie, tak jak i BHP i pierwszą pomoc. W regionie jest 257, a w powiecie bydgoskim 9 jednostek OSP, w ramach których działają młodzieżowe drużyny pożarnicze. Wstąpić do nich można od 12 roku życia. Po ukończeniu 18 lat młodzi ludzie często zasilają szeregi ochotniczych jednostek lub starają się o przyjęcie do Państwowej Straży Pożarnej. Widzimy tendencję wzrostową. Jednostki, które utrzymywały kilka, nawet kilkanaście lat młodzieżowe drużyny pożarnicze, dalej takie struktury posiadają. Natomiast na szczęście dochodzą kolejne jednostki, które takie właśnie MDP tworzą i mamy nadzieję, że ten trend będzie się cały czas utrzymywał. Młodzieżowym drużynom pożarniczym brakuje systemowego i systematycznego wsparcia. Zmienić chce to Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wspólnie z MSWiA powołany został zespół roboczy. Do młodzieżowych drużyn pożarniczych ma trafić nawet do 10 tysięcy złotych miesięcznie. Program ma być gotowy jesienią. 150 paczek trafiło w ręce małych pacjentów oddziału dziecięcego bydgoskiego szpitala imienia doktora Jurasza. Stowarzyszenie Łatwo Pomagać we współpracy z Fundacją Kreatywnej Edukacji i animatorami z Wesolandii postanowiło obdarować dzieci prezentami, a także zorganizować dla nich małe show. Przed szpitalem pojawili się żonglerzy, klauni oraz muzycy. Pomaganie takim małym dzieciaczkom jest naprawdę potrzebne po prostu. Małe dzieciaczki siedzą, biedne patrzą na nas teraz z okna. Przez pandemię nawet nie możemy do nich wejść, przywitać się z uśmiechem. Cokolwiek zrobić, żeby miały po prostu o wiele więcej radości niż zwykłe siedzenie. A zawsze przychodzimy, widzimy ich uśmiechy. To jest coś naprawdę, naprawdę pięknego. Mamy taką możliwość, że możemy te dzieci oderwać od tego, od tej codzienności szpitalnej, od tych wszystkich problemów związanych z bólem, zabiegami. I tak my się staramy po prostu. I właśnie takie akcje jak dzisiejsza, to dzieci są przyklejone teraz do szyb i po prostu wszystkie oglądają. I byłam przed chwilą na 4. piętrze. Z jednej i z drugiej strony po prostu dzieci razem z mamusiami tańczą, śpiewają, bawią się. Dzisiaj jest koncert, w którym biorą udział osoby nie tylko z Polski, są też Włosi. Przyjechali tutaj do Polski na wakacje i są muzykami. Grają bardzo różnorodny repertuar, między innymi happy jazz i ten happy jazz dzisiaj zaproponujemy. 150 paczek spakowaliśmy, przyjechaliśmy tu z artystami i staramy się umilić czas dzieciom. Wolontariusze Stowarzyszenia Łatwo Pomagać spakowaliśmy je, natomiast dary pochodziły od ludzi dobrych serc. Są tam oczywiście drobna elektronika, zabawki dla chłopców, dziewczynek, dla maluszków paczuszki są książeczki, są maskotki szyte. Na te zawody Polska musiała czekać ponad 80 lat. Choć w tym czasie polskie załogi 6-krotnie wygrywały Puchar Gordona Bennetta, to dopiero rok 2021 staje się tym przełomowym, kiedy te najbardziej prestiżowe zawody balonowe na świecie powracają do Polski. Początek już jutro. Mówią, że to uwarunkowania genetyczne, bo ich ojcowie, wujkowie, dziadkowie byli pilotami. Pod tym względem Arkadiusz Iwański się nie wyróżnia. W świecie baloniarstwa już jak najbardziej. W końcu to mistrz Polski. Ja w zasadzie wychowałem się na lotnisku. Mój tata latał szybowcami, skakał na spadochronach. Od małego przebywałem na lotnisku, siedziałem w samolotach. Pamiętam, nawet mam takie zdjęcie przy balonie, jak miałem może 5 lat przy balonie, którym potem 11 lat później latałem. Dziś staje za organizacją najbardziej prestiżowych zawodów balonowych na świecie. Puchar Gordona Bennetta wraca do Polski. Wszystko zaczęło się w 1906 roku w Paryżu. Polska 6-krotnie triumfowała w tych zawodach, 4-krotnie przed i 2-krotnie po wojnie w roku 1983 i 2018. Przywilejem kraju zwycięzców jest organizacja kolejnej edycji, co Polakom najpierw przerwała wojna, potem stan wojenny, a ostatnio pandemia COVID-19. Zwycięski duet Polaków nie przerywa swoich startów, będą bronić tytułu. Takie
najlepsze, może jeżeli chodzi o wrażenia, to chyba są wschody słońca, ciepła kawa po tej bardzo zimnej nocy. Balony startują późnym wieczorem, nierzadko w środku nocy. Tu porę dyktuje pogoda, wynik wyścigu także. To balony napełniane gazem. Każdy ma taką samą objętość i tyle samo tego niebieskiego paliwa. Startują jeden po drugim. W akompaniamencie hymnu narodowego to dla wszystkich bardzo wzruszająca chwila. Cel, byle jak najdalej i byle wylądować na lądzie. Proste, tylko się wydaje. Trzeba sobie tam umieć dawać radę w powietrzu, bo powierzchnia, którą dysponujemy, to jest 1 na 1,50 m. Jest tam dwóch facetów, musi jeść, spać i wszystkie inne czynności również wykonywać, więc to wymaga dużego takiego samozaparcia, że się tego bardzo chce. Leci ich dwóch, ale na sukces pracuje cały sztab ludzi. Od meteorologów po kierowców, którzy muszą jak najszybciej dojechać na miejsce lądowania balonu. Kierunek lotu do końca utrzymywany jest w tajemnicy. Dlatego warto pojawić się na płycie Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu i to wszystko zobaczyć na własne oczy. To nie tylko zaszczyt, ale wielki powód do dumy, że mogę stać na czele tych, którzy współorganizują te zawody. Nie zawiodą się miłośnicy lotnictwa. Start zawodów zaplanowano na piątkowy wieczór. Wcześniej rozpocznie się wielki lotniczy piknik. Więcej informacji sportowych już teraz. Hubert Malinowski, dzień dobry. Dzień dobry. To będzie z pewnością zaskakująca informacja dla kibiców sportowych. Otóż PESA Bydgoszcz po raz pierwszy zdecydowała się na podpisanie umowy sponsorskiej w sporcie drużynowym i postawiła na siatkarzy BKS-u Wisły ProLine Bydgoszcz. Klub występujący w Tauron pierwszej lidze ogłosił to dziś na specjalnej konferencji prasowej. Dla nas był to wybór oczywisty i dlatego zdecydowaliśmy się, aby wesprzeć właśnie drużynę BKS Wisła. W tym momencie nasz kontrakt obejmuje do końca roku i w takim czasokresie patrzymy na tę współpracę. Oczekujemy oczywiście takiej bardzo partnerskiej współpracy i na pewno będziemy realizowali szereg różnych inicjatyw, nad którymi już dzisiaj pracujemy. A my już pracujemy nad serwisem sportowym, który jak zwykle po wieczornych zbliżeniach o 21:40. Bella Skyway Festival ponownie w centrum Torunia. Trzy strefy świetlnych atrakcji przyciągnęły wielu turystów i mieszkańców Grodu Kopernika. Ci, którzy jeszcze nie mieli okazji zobaczyć magii światła, nie muszą się martwić. Świetlne instalacje można oglądać do soboty. Jesteśmy dopiero w pierwszej strefie, więc na razie najbardziej podobał nam się tunel, którym się przechodzi i z muzyką zmieniającą się wraz ze światłami. Całkiem fajnie jest, tylko my w sumie dopiero przyszłyśmy, więc jeszcze nie do końca wszystko zobaczyłyśmy, ale ogólnie bardzo fajnie jest. Wcześniej kiedyś już widziałem w internecie Bella Skyway, a nigdy nie miałem możliwości przyjechania. I teraz była szansa, więc jak najbardziej z dziewczyną i z bratem się wybrałem. Bardzo fajnie, bardzo super kolory. Jest niesamowite doświadczenie jak dla mnie. Po prostu czuję się jak na świętach. Jest fajnie, fajnie. Szkoda, że nie jest oświetlona większa część miasta tam, ale nie jest źle. Myślę, że warto było tutaj wejść. Myślą przewodnią tego było przeciwieństwa, czyli stworzenie figur, które są stałymi elementami w przeciwieństwie do tego, co pojawia się na mgle, które jest ulotne i gdzieś po prostu wypływa nam w powietrze. Postanowiliśmy pomówić o dwóch żywiołach, które też mogą być interpretowane jako przeciwieństwa, które bez siebie nie mogą istnieć. Mamy tu na myśli ogień i wodę, ciemność i jasność, kobieta, mężczyzna.
12. Bella Skyway Festival ku uciesze publiczności wrócił na toruńską Starówkę. Tutaj trzy strefy wypełnione atrakcjami, a wśród nich ta największa wisienka na torcie, mapping Disneya. Coś, czego na świecie jeszcze nie było, a więc warto było czekać na tę 12. edycję. Czy magia czeka nas też w pogodzie? Magda Rzekowska. Witam serdecznie. Pochmurno, wietrznie i chłodno. Na razie pogoda nas nie rozpieszcza i również jutro na poprawę warunków nie możemy liczyć. Słońce chować będzie się jutro za chmurami, z tych może słabo przelotnie pokropić. Będzie nieco cieplej niż dziś, od 19 do 21 stopni, tyle pokażą termometry, ale nadal uczucie chłodu może potęgować chwilami porywisty wiatr. Jeśli czekamy na poprawę pogody, to musimy uzbroić się w odrobinę cierpliwości. Pogodniej i cieplej będzie pod koniec tygodnia. Wtedy z przyjemnością można wybrać się na kwitnące wrzosowiska. Podobno to, w jaki sposób kwitną wrzosy, pokazuje nam, jaka będzie zima. Bo gdy wrzos od góry kwitnie, zima szybko przytnie. Zatem w sobotę i w niedzielę mamy idealną okazję do spacerów. Nie zabraknie słońca, będzie też cieplej niż dziś. Wówczas możemy sprawdzić, jaka będzie tegoroczna zima. A szczegóły prognozy tej krótkoterminowej już za chwilę. Oczywiście zapraszam. A póki co zamiast magii szara rzeczywistość. Teraz to wszystko. Wieczorne wydanie zbliżeń o 21:30. Zapraszam, do zobaczenia.